20 września 1917 roku Francja uznała Komitet Narodowy Polski za oficjalny rząd Polski na emigracji. Komitet powstał z inicjatywy Romana Dmowskiego. Jego celem było wskrzeszenie państwa polskiego przy wsparciu państw Antanty. Komitet stał się przedstawicielstwem polskiej polityki na Zachodzie. Objął też politycznie zwierzchnictwo nad armią polską we Francji. Po roku działalności, 17 września, komitet na specjalnym posiedzeniu w Paryżu powierzył generałowi Hallerowi naczelne dowództwo nad armią polską we Francji. Pisząc w specjalnym liście ten odpowiedzialny obowiązek, Komitet Narodowy porucza ci, panie generale, nie tylko z własnego zaufania, ale również w myśl pełnomocnictw udzielonych ci przez szereg organizacji kraju. Dążenia do zjednoczenia polskiego ruchu sportowego potwierdził pierwszy zjazd polskich stowarzyszeń sportowych i gimnastycznych, który obradował w Warszawie od 20 września 1918 roku. Uczestniczyło w nim kilkuset członków różnych towarzystw i klubów, którzy przyjęli szereg uchwał, między innymi związanych z tworzeniem statutu ogólnopolskiego. 22 września 1918 roku, po dymisji przewodniczącego Rady Ministrów Królestwa Polskiego Jana Staczkowskiego, misję utworzenia nowego rządu przyjął ponownie Jan Kucharzewski. Oficjalną nominację otrzymał 2 października, jednak nie przystąpił do formowania własnego gabinetu. Nie brał udziału w posiedzeniach Rady Ministrów, a tydzień później podał się do dymisji. 79 lat temu zmarł ranny w czasie kampanii wrześniowej w walkach pod Sochaczewem Stanisław Grzmot-Skotnicki. Żołnierz słynnego zwiadu Beliny, generał Wojska Polskiego i doskonały kawalerzysta. Walczył w wojnie polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej. Żołnierz pierwszej kompanii kadrowej Józefa Piłsudskiego uczył w Centrum Szkolenia Kawalerii w Grudziądzu.